Cześć, tutaj Centaler i witam was w 8 odcinku z Zagrajmy w Polanie 2. W 7 odcinku robiliśmy dosyć pokaźną liczbę wojska. Bo wiecie, że to pięknie wygląda. Tak kozacko. I chyba was się pytałem, czy zagrać sobie, czy jeszcze kontynuować tą serię z tej gry. Pomóc ci w czymś? Wiadomo, że to nie jest za bardzo graficznie ładna gra. Znaczy, graficznie bardzo ładna. Będzie jakaś rozruba? Przez to, że mam komputer taki, jaki mam, nie jest to na wysokich detalach i tak dalej. Akurat chcę, żebyście mieli przyjemność z oglądania tego, żeby FPS-iki mi tak bardzo nie skakały, żeby były na przyzwoitym poziomie, żebyście w ogóle coś tam widzieli na materiale. Masz panie nowego poddanego. Obniżam wartość trochę jakościową tego odcinka, ale za to płynność jest bardziej płynna, więc mam nadzieję, że wam się podoba i napiszcie w komentarzach pod tym filmem, czy... O Gosiu, tu jeszcze nic nie robiliśmy, zaczekajcie. To armię sobie zrobimy, co tam? A może lepiej na... Może jeszcze dwa odcinki na to dam. Chodź tu. Moja teściowo Czesławo. Zaprzęgnij ci drwali do roboty. Proszę bardzo, robić, chłopy, robić. Bo teściowa wam walnie młotkiem po gębie, po głowie. To śmiercionośna broń. Nie, po prostu bójcie się tej broni. Może pozory są, że to jest jakieś drewno, które łatwo się złamie na waszej głowie. Ale to ma większą siłę niż kij baseballowy, więc... Jeszcze jak teściowa wali. Strasznie. Jeszcze nie mam teściowej, ale mam nadzieję, że nie będzie mnie biła takim czymś, wałkiem do ciasta. Okej. Masz panie nowego poddanego. Już się rozbudowujemy i pierwsze zanieczyszczenia, proszę państwa. Huty wojów zanieczyszczają środowisko. Co na to by powiedzieli Polanie? Gówno. Im to nic nie robiło, zapewne. O, autozapis. Chyba 20 minut, więc wcześniejszy odcinek chyba trwał 16 minut. Możecie napisać w komentarzach, ile trwał. Zlecone prace zakończone. Okej. Drwale, chodźcie. Chyba w ostatnim odcinku chciałem was się spytać, chyba się was pytałem, czy chcielibyście ciągle tą serię, tylko nie scenariusz, czyli budowanie wioski, później pokonywanie debilów, tylko albo kampanię, gdzie się wcielamy w rolę Mieszka. I to jest ten gościu z intra w tej grze, który chyba spróbuję nagrać, ale trochę będzie gorsza jakość dźwięku, ale to się nie robi dla widzów. Albo zagramy sobie taki strategiczny RPG, gdzie się wcielamy w włócznika, rycerza, czarodziejkę, maga, łucznika, wielu, wielu innych postaci. Później tam dysponujemy punktami, kupujemy sobie wyposażenie, żeby więcej zadawać i tak dalej. Po prostu napiszcie w komentarzach pod tym filmem albo wcześniejszym, co byście chcieli. Jestem otwarty na propozycje. Okej. Robić już to chyba nie, jeszcze poczekamy aż do tych 4 wojów.
budujmy, raczej rekrutujmy ciągle. Już czuć tutaj po prostu potęgę. Nie pamiętam już się gdzie to... O, już pamiętam. Więc wyrekrutujmy wszystkich i pod cytrlem możemy robić grupy. Po prostu takie fajne grupki. Na przykład tą grupę nazwijmy sobie grupą pierwszą. To będą drwale. A tych drwali razem z tą teściową nazwiemy grupą drugą, która nie ma zrozumiałego pochodzenia. A te krowy sobie zostawimy. Co tutaj jest? Pastuszek jeden będzie grupą dziesiątą. Nadchodzą. Gdzie żeście szli? Tutaj widzicie. No zabijajcie ich szybciutko, bo nie chcę tutaj... Jak się fajnie ustawił. Nie. Uciekać! Dobrze. Teraz mogę jeszcze atakować ich, bo są marne. Marne jednostki, żadnych wojów. Dobrze. O, teraz woj jest. Wój, który atakuje. Pastuszek mnie atakuje, bez przesady, goście. Maga oczywiście zabić. Proszę, dotrwaj do niego, bo on jest bardzo mało wytrzymały. Proszę, jest! Bardzo dobrze. Bardzo dobre wieści. Zabiliśmy maga, który ma za duży zasięg. A ten debil oczywiście się tutaj ułoży i tylko raz walnie. Ale mocno walnie, tam widzicie. Okej, totalna rozwałka. Atakują nas wszyscy, którzy nas po prostu tutaj nienawidzą. Szybciutko budujcie to. Szybko zabijajcie tego. Bo nie chcę tutaj rycerza mieć. Tutaj spokojnie dadzą radę. Jak widzę, dawają radę. O, rycerz zginął, jeszcze czarodziejka sejdzie tu. Panusia, idziesz gdzieś? Możecie przywitać ładnie. Jakie nóżki. Wyszło jak wyszło. Okej. Nic nie powiem na to. Rozłożyła nogi swe przed śmiercią. No i jaka postawa tej kobiety? Zbudować czy rozwalić? Okej. Chyba wszystkie ataki już. Ola Boga! Atakują nas na już odbiliśmy wszystko. Wszystkie ataki już odbiły się od nas jak od muru. Jeszcze jeden wuj. I chyba... A tutaj są woje, okej. Znowu, gdzie tym razem? Masz panie nowego poddanego. Nie, tu, tutaj. Chcę już ich tutaj pobić, tych debili, którzy mnie ciągle atakują. W pewnym sensie 46 powinno dać radę w zupełności. Dróbmy ten miecz. I ja was na chwilę żegnam, bo natura wzywa. O, cześć, witamy się z powrotem. Natura już zaspokojona. Chwytajcie za broń, kmiotkowie, wróg! Znowu. Włócznik pierwszy poziom ulepszeń, no zabijcie go szybko. Naprawdę już, jak widzę te ulepszenia jego, to wiem, że pokonam go na pewno. Bo 46 bojów powinno spokojnie z takim wyposażeniem zabić go. Jak widzicie, po prostu mieczek się łanie tutaj już kształtuje trochę porudzewiały. Gościu, nie trzymaj swojego miecza. Wiesz, że trzeba na sucho, a później na mokro. Źle, bardzo źle. Rycerska tarcza, później długi stalowy miecz. To jest tylko stalowy. Zardzewiały trochę. Okej. Co tutaj mamy? Okej. Nasi woje już się tutaj przygotowywują.
I chciałbym mieć kogoś na zwiady. Wiedźmy, zróbmy jedną. I wyślijmy ją tutaj. I tak je zrobimy kółko. Żeby wiedzieć, gdzie oni są. O. Jest. Ten ma fajne punkty doświadczenia. Masz, panie, nowego pod chyba daleko. Następny autozapis. Przepraszam bardzo za skok FPS-ików albo za coś. Co się zapewne stało wam? Chodź, wiedźmo. Gdzie jesteś, wiedźmo? A, tutaj jesteś. Chyba bliżej będziesz miała tutaj. I spokojnie przeleć tu. Gdzieś tutaj sobie zachodzimy, tu i wracasz. Mam nadzieję, że twoja misja nie będzie samobójcza, ale najważniejsza jest wiedza, gdzie jest wróg i tak dalej. Ktoś cię atakuje? Aha, okej, to szybciutko. Bo mnie zabiją. Okej, czyli oni już tutaj są. Już w tym tutaj miejscu. Więc oni powinni być tutaj. Gdzieś tu, tutaj następni i tutaj też następni. Po dwóch. Więc tu, tu i tu są wrogowie. To ja sobie chyba pójdę tutaj najpierw, później tu i tu. Nie powinni mnie tak tak bardzo szybko wybić. Drwali chyba sobie oszczędzę, bo trzeba... Nie! Nie sprzedajemy budynku. Wy tutaj ulepszacie się. Poczekajmy jeszcze te kilka minut. I co dalej? Nasz rycerz jest po prostu przekokrzony. Ile to zadaje? 42 obrażeń magicznych, to bardzo wysoko. Bardzo dobrze. Zobaczmy, ile ten stalowy miecz. Obrażenia się na 30. Ale magiczne chyba więcej zadawają. Bo jak widzieliście, mag, jak walnie kulą ognia, to są obrażenia magiczne. Jak walnie w drwala, to ma już ponad bardzo mało życia, więc ma już prawie całe zabrane. On ma 300 wytrzymałości, więc bardzo mocne. Kurowo, idź se na pastwisko, a nie idź tutaj mi. Zróbmy jeszcze jedną i dajmy ją tu, poślijmy. Żeby sprawdziła. Gdzie są wrogowie, kochani? Ukochani wrogowie. Chodź, wiedźmo, gdzie ty jesteś? Pojawiła się na... Gdzie się pojawiły... nowa postać, dlatego był taki skoczek FPS-ików. Ty idź tu. To jest twoja misja samobójcza, więc żegnaj, kochana. Byłaś bardzo dzielna. Teraz musimy już zrobić koczarstwo, albo na hełm rycerski. Okej. Okay. Nawet całkiem fajnie to mają. Marne. Tylko po dwa wieże mają. Ale to są tylko zieloni. A przecież jest tylko Bogu uchwał i tak dalej. Może tutaj coś jest jeszcze. Na Bogu chwała, bo widziałem, tu ma tylko 4 wieże i następny ciekawy ognisty topór bojowy. Okej, idziemy tam. Następnym... Aj. Dlaczego ta mysz... Szybkość ruchu mysz... kamery... Aha! To jest kamera, spoko. Trochę... Trochę, żem przesadził.
Oni nie chce zapisywać. Okej. Może trochę szybsze. Ruch klawiaturą. Tak. Powinno już być lepiej. O. Będzie znacznie lepsza orientacja w terenie. Jeszcze 2 minuty. Albo. Ja już miałem. Już ruszajmy później. Bo na pewno nas nie pokonają. Okej, ruszamy. Jakaś sprawa? Otwieramy nasze te. Nie traćmy czasu, działajmy. Jak mówią wyspiarze, czas to money. Zlecone prace zakończone. Okej. Zbierzemy kogoś. Wy będziecie pod 3 i wszyscy już, tu już. 46, a rycerz też idzie. Armio moja, idź se. Obce idą, panie! Nie chcę, żebyście ich zabijali. Macie iść po prostu. Nawet się nie interesować nimi. Będzie jakaś rozruba? Moja armia ma iść tu. Oj, dolo, moja dolo. Nawet nie interesuj się tutaj nikim. Po prostu chamsko iść naprzód. Ten powinien już... Eltuje się! O, zaatakowali nas. O, następny ten. Bardzo dobrze. Bez mitrężenia. Okej, tutaj są chyba niebiescy. To sobie pójdę najpierw chyba tu. O. Tutaj jest tutaj to wzniesienie. I tu. Chyba ominiemy tych... Albo tutaj ruszymy najpierw. Główna siła nas nie powinna chyba zaatakować. Okej. Zmienię was na 4, a później na 3. Jesteście razem z rycerzem. Aha, ulepszenia. 43 sekundy. Tutaj już wszystko na maksa. O, nadchodzą. No, poczekajmy sobie jeszcze. Jakieś nowe. Jak widzę, uciekają. Nie wiem po co. Albo ruszmy tam, gdzie oni ruszają. Więc oni tutaj gdzieś muszą mieć jakieś zejście do swojej osady. Różowi też nas atakują. Ale nie mają kompletnie szans. Rozniosę was. Panowie, za 4, 3, 2, 1, 0. Zlecone prace zakończone. Hełm rycerski zrobiony, jeszcze korczasta zbroja płytowa. I atakujemy ich. Ju, panowie, uspokójcie się tu. Czyli byli chyba różowi. Ale chyba komputer nie ulepsza swoich. Zobaczmy, co on tutaj ma. A, zgin. Bo ma tylko drugi poziom pancerza. Moi będą jak czołgi przez nie iść. Przez ich iść. Idźcie tu i zabijajcie tych debili. Zabierz ich tu. Jak strasznie. Jakie nieszczęście, panowie. Okej, jeszcze następne 2 minuty. Za chwilę zacznie się jatka. Bo taka armia wojów z takim wyposażeniem powinna ich
roznieść w pył tych marnych fortyfikacji i tak dalej. O, tutaj są chyba niebiescy, tutaj są zieloni, a tutaj są zapewne pedalscy, więc chyba sobie najpierw do zielonych, najpierw do niebieskich zapukamy, żeby nas nie zaatakowali z dwóch stron, żebyśmy mieli po prostu tylko z jednej strony atak na nas szedł tylko. Tylko trzeba dobrze wyczaić. O, ognista włócznia. To jest tylko do włócznika. Obrażenia magiczne 30. Subciu. Chciałbym mieć taką włócznię. Pobijemy ich, to sobie tam pójdę włócznikiem, zabiorę tą włócznię. Okej. Muzyczka się trochę... Przepraszam was za to, ale mama prosi już na zupę, więc będę musiał się będę musiał to trochę szybciej zrobić. Okej. Wy posłuchajcie sobie muzyczki, a ja poczekam na tą kolczastą zbroję płytową. Cudna muzyka. Okej. Jesteśmy już na dobrej drodze do wygrania tego scenariusza. Zostało nam jeszcze 16, jeszcze tam już 10 sekund. Popiję sobie, jeszcze napiję się wody, żeby już trochę płynniej, płynniej mówić. Wszyscy są? Aha, tutaj musisz jeszcze sobie trochę pospać. I mamy 49 razem z rycerzem. Zlecone prace zostały zakończone. Okej. Więc ten powinien mieć już, no właśnie, zbroję płytową, ale nie będzie miał hełmu tego fajnego. Okej. Okej. No to atakujemy. Nasza armia ruszyła do boju. Nie mają szans, żadnych szans nie mają. Nie będę się nawet skrył z tą armią. Szeregi naszych wojsk przemierzają głusze dawnej Polski, by ruszyć na kogo to? Na Bogumiła, który zdradził naszą ojczyznę. I oczywiście jestem debilem, bo dałem prawy przycisk myszy. Oczywiście rycerza pierwszego trzeba zabić, bo nas tutaj nieźle okaleczy. Okej, rycerz już spokojnie pada. Okej, więc ruszajcie na wieżę, panowie. I później się tutaj rozplemcie. Wszyscy macie iść ostro tu. Nawet się nie patrzeć. I zabijać tutaj. Zabić tą oborę. I spokojnie tutaj. Okej, mamy już 41 wojów. I zburzyli oborę. I teraz wszystkich wybijają w pień. 45. Ich szybko tutaj chyba giną.
Nie, trzeba tutaj iść, na rycerza zielonego. Bo już tutaj zieloni zebrali swoje posiłki. Wszyscy zebrali swoje posiłki, już 30 tylko. Szybko, bijcie ich, debili tu. Okej. Na spokojnie, bijcie. Spokojnie, tutaj zabici już wszyscy. I idziemy tu. Co nas tu atakuje? Nikt. A, ten tu. Patrzcie tu. Trzeba im chyba gospodarkę jeszcze rozwalić tu szybko. Obory rozwalić, bo to jest najważniejsze. Żeby nie mieli co rekrutować już. Żeby nie mieli już mleka. A po co mi niszczyć obory? Po prostu mi krowy zabić. Okej. Mamy 24 wojów i chyba jeszcze zróbmy następny. Szybciutko. Szybciutko to trzeba ostro robić. Jeszcze zdążył zrobić tą. Ajajaj. Okej. Teraz trzeba tych, którzy zadawają nam obrażenia. Już zginie nam następny. Szybciutko bicie ich. Panowie. Mam nadzieję, że dacie radę. Was jest tylko już 25 tylko. Zabijajcie tutaj wszystko. Powinniście spokojnie dać radę. Tutaj szybciutko, bo nas tutaj chyba atakują, debile. Na serio? Jeszcze coś tutaj próbujecie? Jeju, zabić go. Bo mnie wnerwiają. Teraz nagle zaczęli robić jednostki takie już na poważnie. Zabić gnoja. Jak widzicie, po zabiciu krów już są bezwartościowi. O, atakują nas też. Ale spokojnie się obronimy. Jak widzę, tutaj coś chyba było. Jakieś fajne artefakciki. Ognista włócznia. O, okuta drewniana tarcza. Szybko, rycerze, tam idziemy. To będzie hardkorowo. Okuty zbroje i wszystko. Aha, nie może. Bo to jest tylko okuta drewniana tarcza. Jak widzicie, zabijamy go na momencie. Też go tylko nie mogę zabrać. Może jeden woj to musi zabrać. Okej. Teraz wyspicie. Wszyscy śpią. Bo macie być zdrowi na następne zabijanie. Słucham. O, to czego? Okej. Dzisiaj na nowo wyrekrutujemy armię. Masz panie nowego poddanego. Czas na zabić rycerza. Nie powinni tak szybko zebrać wojsk jak my. Szybko regenerujcie się. Mam już 35 wojów. Tylko gdzie oni są? A tutaj są. Okej. Rekrutujemy jeszcze tych 8. I ruszymy dalej. Oni spokojnie tu zyskują doświadczenie dzięki temu. Okej. No to oficjalnie Bogumił przestał istnieć. Właśnie podobno przestał istnieć, panowie. Jeszcze chyba to tutaj zostało. Teraz jeszcze trzeba tą główną wioskę zaatakować. Chyba mocniejszego, czyli Bogu chwała. A później pedalików. Pedalików trzeba będzie zaatakować. A na razie wysłać wszystkie armie. Aha, zamknąć. I chyba też będą. Więc wszyscy woje mają się stawić tu. Panowie, idziemy.
to będzie... Wiem, że to będzie dosyć długi odcinek, ale mam już zamiar skończyć ten scenariusz taką mocną bijatyką. Jak widzicie, już była mocna bijatyka, bo przy stracie chyba... 23 mamy tylko, więc dosyć dużo straciliśmy. Ktoś zabrał tą okutą drewnianą tarczę. Gdzie jest gościu szczęśliwiec? Tej okutej drewnianej tarczy. A tutaj jest pedał. Chodź tu. Aha! Ona jest dopiero chyba wyposażeniem, tak? Oto bojów. Nie mamy ją, więc powinni ją wszyscy mieć. Znowu, co się dzieje? Naprawdę? Trzech na jednego. Kto wygrywa? Masz, panie, nowego poddanego. Jeszcze jeden wuj? Woj? I atakujemy. Masz, panie, nowego poddanego. Okej. Masz, panie, nowego poddanego. Wszyscy woje tu. Okej. I za chwilę zaatakujemy tych tutaj. Wy 20 nie mielibyśmy rady im sprostać. Już idą posiłki. 4 gości, 5, 6 idzie. Spokojnie idą se. Nie natrafiwszy na żaden opór. Wszyscy? Jeszcze tutaj 2 idzie. Okej. Więc... wszyscy chyba. Pyk. Jesteście znowu pod trójką. Autozapis znowu. A, zaatakowali nas. I to bardzo dobrze. No to my ich atakujemy. Nie ma. Nie ma. Cios za cios. Oni nas zaatakowali jednym łucznikiem, to ich zaatakujemy 46 wojami i jednym rycerzem. Sprawiedliwość musi być zadość. Jeju, zabijcie najpierw tych i tych, żeby nie było tej trudności. O, krowy. Krowy są ważniejsze. Po prostu ich gospodarka przestanie istnieć. Okej. Następna krowa. Szybciutko. Was jest 46 i na razie nic nie zadaliście. Szybko, następna krowa. Żebyście się nie rozmnażali mlekiem, ale co tam? Atakować. I po tej krowie wszyscy atakują wszystkich. Trzeba wybić tutaj wszystkie to tałataństwo. Te wszystkie tutaj wieżyczki, te wszystkie krowy. Okej. Wieżyczki przestały istnieć. Idziemy w miasto. Rozwalamy te. I nie mają szans z nami. 34, tylko 2 straciliśmy. Szybciutko. Zabijamy tutaj. Dzielni woje, wyprzyjcie. To. Tutaj są jeszcze na tyłach. Za chwilę to zniszczą. I idziemy z zniszczeniem miasta. Jak widzicie, wszyscy się rozpełzli. Krowy zostają zabijane. Znaczy już zabite. Zapite. Już nas tylko jest 44, szybko. Panie. Tu. O. Co? Pastuszku, co ty tam prawisz? Mój wróg jest trochę... Naprawdę? Za jednego woja. Giniemy. Zabić tą krowę najpierw. Zabić tego debilnego łucznika.
zabić tą debilną wieżę, znaczy zniszczyć. Później tutaj iść. Na serio? Zniszczyliście jej? Okej. Zabić gościa. A ta tutaj część rozwalać do końca tą malutką wioseczkę. Zabić. Ty spróbuj oswoić tą króweczkę, zanim ją za... Będzie ci lepiej. Jak pójdziesz za światy. Okej. Nasi woje dawają spokojnie radę. Idźcie tu. Na tego tutaj łucznika. Okej. Wszyscy woje, bez wyjątku, idą na to. Oprócz tych. Okej. Spokojnie. Mamy wszystko pod kontrolą. Nasze posiłki idą. Pięciu wojów już idzie. Pastuszek opanowany. Spokojnie tutaj zabijać wszystko. Gdzie, co, jak? Na serio? Wiedźmami! Nie mam szans przeciwko wiedźmom. Gdzie jest? Zabić gnoi. Jeju, iść nad nich. 46, jedna wiedźma nie powinna nic zrobić. O, krówko. Krówka jest bardziej ważna. Następna krówka. Zabić. Ktoś tutaj jeszcze jest? Krówa. Krowa, zabić. Okej. Teraz idziemy tu. Panowie, ruszamy przez malutki otworek. O, oni się nawet nie ufortyfikowali za bardzo. O, krowy zablokowały rycerza. Bardzo słodko. Nie. Rozplemić się najpierw tu. I pyk. Już tracę nad wami kontrolę. Zabić to. Musi rozwalić tutaj już doszczętnie wszystkie budynki. Rycerzu, musisz tutaj iść, zabić krowę. Wiem, że to nie jest trochę honorowo, ale... Ale trzeba to zrobić, nie? Ktoś to musi zrobić. A tylko ty się nadajesz do tego zadania. Okej. Spokojnie się rozplemiliśmy tu. Jak plaga. Spokojnie rozwalamy tutaj wszystko. Rycerz przyszedł. Już na czas. Rychło w czas. Bardzo fajnie przyszedł. Okej. Jesteśmy już prawie... Na samą prawdę. Ojojoj, rycerzem poszłem, ale... Nie ma szans, rycerz. Wiedźma. Naprawdę? A, ten nie może nawet wyjść. Spoko. Rozwalić ten budynek i tą piekielną wiedźmę, która mnie bije. Sprzedaj ten budynek. Tą wiedźmę. Jest, wiedźma zginęła. Cieszymy się, że został wyeliminowany. Okej. Mamy już jeszcze dwóch przeciwników nam zostało. Jeszcze jakiś budynek chyba jest. No właśnie, tu jest. Zabić. Wszyscy woje, atakować to gówno. Razem z jednym rycerzem. Szkoda, że można mieć tylko jednego rycerza. Chyba w scenariuszu, ale z innymi opcjami, czyli tak zwaną wojną. Macie chyba kilka, możecie sobie ustawić kilkanaście, nawet tysięcy mleka.
i rekrutować za to straszliwie wielką armię i później mordować wszystkich. Okej. Więc tutaj się ukryły. Malutkie te. Ech, teraz będę musiał ich poszukać. Boku uchwał został wyeliminowany. Zostały tylko niebieski został, więc coś tutaj nie zostało rozwalone. A tutaj jeszcze są. Zabić. No i powolutku będziemy kończyć. Bo jesteśmy już na dobrej drodze do potęgi i chwały. Bo proszę państwa, idziemy już tutaj. No ja się nie patrzę na tych tutaj łuczników, jejcia. Już mam trochę to w dupie. Po prostu rozwalić to wszystko. Albo, bo mnie wnerwiają już te łuczniki. Co tutaj jest? A, pastuszki. To... No to przekonać ich mantem do nas. Pyk. Oczywiście tu dzieci nie mogą być zabijane, bo to byłoby zbyt okropne. Dlatego Reality Pump wpadł na pomysł, że jeśli nasz wojownik zaatakuje pastuszka, to go nie zabije, tylko zmieni jego stronę. Cipo Soliny Manto, mamy już 6 pastuszków. Okej. Spokojnie, więc... Co tutaj jeszcze jest takiego? Ech, kryją się. Bogumił został wyeliminowany. Okej. Więc... okej. Teraz poczekamy na końcowe zwycięstwo. Ach! Zwycięstwo! Subcio. To był chyba 8 odcinek, więc dziękuję bardzo za uwagę i zobaczcie zgromadzone mleko, budynki, postacie, suma punktów. Oczywiście w mleku miałem przewagę, w budynkach też. Mieli liczebność, mieli przewagę nade mną, mieli przewagę liczebną, ale ja miałem przewagę jakościową. Suma punktów największa. Mleko wydane. Wszystko na pierwszym miejscu. Ja. I postacie wytrenowane. 139, tylko Bóg uchwał. Strasznie. Dlatego tak dużo straciłem na nim. Bo strasznie dużo wyrekrutował. Straciłem tylko 61 etap. No to... Widzicie... Zwycięstwo. Zamknij. No i ja was spokojnie żegnam. Możemy sobie zagrać w następnym scenariuszu Drogą do Tronu, czyli kampanię Polanami 2, albo RPG-iem. Taktyka ucznika opiera się na, czyli po prostu możemy być albo rycerzem, albo barbarzyńcą i tak dalej. Podkraść się do każdego przeciwnika i później tam sobie wysłuchamy ich historii. Jeśli chce się więcej z tej oto gry pięknuśniej, to subskrybujcie, lajkujcie i piszcie pod tym odcinkiem i następnymi, czy to by chcieliście. Żegnajcie. Cześć. Szczęśliwych świąt.